Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie. Można powiedzieć kontynuacji tej wakacyjnego przeglądu gier Iron Gra The Iron Ove, gdzie postanowiłem jeszcze sobie parę odcinków nagrać poza tymi dwoma, które były w wakacyjnym przeglądzie gier. Nie wiem, jak długo będę, jaka długa będzie ta seria. Jeszcze nie widzę waszych komentarzy, bo jeszcze nie został pierwszy odcinek z tego cyklu opublikowany, ale mam ochotę sobie pograć, no to równie dobrze mogę grać i nagrywać. Więc tak, mamy zadanie, eskortę tych wszystkich gości tutaj z powrotem do tego miasta. To jest takie pierwsze zadanie, żeby stanąć w ogóle na nogach, więc chyba to zrobimy. 13 dni. No dobra, tam chyba wszystko żeśmy zrobili, odpoczęliśmy, zatrudniliśmy jeszcze kolejną osobę. Dobra, no po dniach spędzonych na drodze, dobra, no nie zobaczyliśmy ani śladu uchodźców. No właśnie, dopóki oni gdzieś będą wokół drogi, to jesteśmy w stanie ich znaleźć. No właśnie. Nagle jakaś osoba, że tak powiem, się pojawiła. Przy lesie, przy drzewach i zaczęła machać do nas. Dobra, dobra. Pomóżcie nam! A nasza karawana jest atakowana. Okej. Okay. Czy Vanguard jest z wami? Tak. Czy są? Vanguardzi są z nami. Czy są... No, siły wroga są przeważające i tak dalej. Dobra, powinniśmy się pospieszyć. No to dobra, to się spieszymy. Locate and assist the Vanguard. Przybyliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, żeby im pomóc. Mike S. złapał demona i odciągnął od żołnierzy. Przeciął go, że tak powiem, na pół i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, no to dobra. Dobra, dobra. No tutaj się ucieszyli generalnie. No właśnie. Przybyliście nam pomóc. Będzie tu więcej tych demonów, które nas tu zaatakowały. Oficer, my odpowiadamy, że oficer z Vandilonie z nas zatrudnił, żeby wam pomóc. O, co za ulga i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będę tego tłumaczył. Mniej więcej tak ogólnie, mniej więcej, żeby ideę oddać tej rozmowy. Dobra, więcej demonów przychodzi. Kurde. No dobra. Mówią, żebyśmy z tymi uchodźcami zajęli się, a oni tu będą trzymać no, te demony na dystans. Dobra. Powodzenia, chłopaki. Mam nadzieję, że was demony nie zjedzą, a my się zajmiemy uchodźcami. Przejmujemy uchodźców. Czy uciekamy, krótko mówiąc, z uchodźcami. Alaric nam... Alaric? Lunetę jakąś, coś tam, okej. Okay. Dalej, że tak powiem, za nami podążają. I dogonią nas przed zmrokiem. Jest tutaj jakiś system jaskiń niedaleko, który zabierze nas bliżej do Andilionu i da nam schronienie przeciwko tym demonom. Naprawdę jaskinie? Wolałbym zostać, że tak powiem, ponad ziemią, niż zostać jakby uwięziony tam pod ziemią i nie mamy gwarancji, że tam jest bezpiecznie. Nie jest idealnie, ale musimy jakby podjąć to ryzyko. No dobra. Dobra, nie możemy wszystkich zadowolić i tak dalej. Kontynuujemy. A, czyli będziemy prawdopodobnie musieli przejść przez te jakieś jaskinie, krótko mówiąc. Czterech możemy wziąć maksymalnie gości. Well rested, become plus 5 power. Ci, którzy są bardzo, mają status well rested, czyli wypoczęci, mają więcej siły i 25% doświadczenia. Zdobywają w
Fatigue, charakter, no, injured, can't participate, unavailable. Dobra, wszyscy są, że tak powiem. Tu jeden jest rested. Więc ja bym wziął tak, wziąłbym Ian Blue. Muszę sobie przypomnieć, kto robi. Blazing Lance. Darf pójdzie. Mike S. jest naszym Stormcaller. Jopa może zostawimy i Berberucha weźmiemy. Taką ekipę, bo będziemy mieć tu gościa, który leczy. To jest, zdaje się, Mike S. Natomiast Job na razie zostanie w tym momencie. Select, co tu możemy? Demony, Nullbisty, jakie jest Spectral. Nie możemy się wycofać. Cel, znalezienie wyjścia z tego wszystkiego. Długość misji średnia. Select Provisions. Before entering provision możemy zakupić te wszystkie zapasy. Domyślnie nieuzużyte zapasy na końcu takiej potyczki tego dungeonu są refundowane za 50%. To można oczywiście zmienić poprzez różne upgrade'y. Czyli co tu mamy? Campfire możemy jeden. Można by wziąć dwa do leczenia. Tools bym jedne wziął. Troszkę jak rzeczywiście w Darkest Dungeon. Bandaże są do krwawienia. To co to jest? Weak Ale, Morale, Antidotów, Negation. Ja bym wziął jeden może bandaż. Okej. No to idziemy. Dobra. O, jakieś skrzeki na początku kolumny nas tutaj niepokoją. No właśnie, mogą to być demony, ale nie możemy powiedzieć na pewno. Na pewno nie ludzie to są. No dobra, nie jesteśmy sami. Dobra, ostrożnie posuwajmy się do przodu. A, musimy znaleźć wyjście. Mamy do wyboru. Prawo, lewo, no. Trzy kierunki mamy do dyspozycji. Ja bym poszedł tu. Okej. Zatrzymujemy się na moment. Mamy silne przeczucie, że coś nas obserwuje. Albo idziemy, albo sprawdzamy. Kosztem dwóch tych. Nie będzie zadowolony. Kurczę, szkoda, że się tu nie podświetla, bo ja nie pamiętam, kto to jest. Tak po twarzach w tym momencie jeszcze. Ja bym sprawdził to. Tu masz 51, jeżeli rozumiem, morale. Jeżeli zrobimy, ile ci to spadnie? O, minus 2. Mike S. się nie spodobało Mike'owi. Na krawędzi naszego wzroku, pola widzenia, dostrzegamy jakiś cień jakiejś postaci wyłaniającej się z cieni, która, że tak powiem, na nas szarżuje. Czego chcesz? Merciful. Człowiek nie odpowiada. Podkuił ogon i uciekł. 5 morale żeśmy zyskali. No dobra, to jakiś był gościu, który nas tutaj, że tak powiem, może jakiś jaskiniowiec. To chyba idzie tak naokoło, nic nie wiem. No. Aha. Pytanie, czy jest sens w te dwa pola iść, jak tu wiemy, że nie ma, tu wiemy, że jest bezpiecznie. Więc ja bym nie ryzykował. Dobra, to już jest ten. To idziemy tu. Na razie jest cisza. Mogłem robić scouting, ale nie chcę tracić czasu. To teraz zostaliśmy za to zaskoczeni. Coś za coś.
Deployment phase. I tak jesteśmy pierwsi. Co to są za flyer, gule i flyer. Nie wiem, co flyer robi. Speed 4. No dobrze. Ja bym ich zaatakował od razu, że tak powiem. Ty masz jakie? Abilities. Ty leczysz, dobra. Ty... Darfle, ty masz te takie obszarowe ataki. Ty masz kopniaki, dobra. Czyli ciebie... Berbeluch gdzieś jest. Który to jest Berbeluch? Ty jesteś Berbeluch, tak? To bym cię zamienił... Tak bym dał. Ty i tak idziesz pierwszy. Może się uda go do dziury wtrącić. I am blue, ty jesteś świeży. I ty masz jakieś takie obszarowe ataki, których jeszcze nie wiem. Impaling Ace i tak dalej. To nie wiem, ciebie damy... Myges ma leczenie, więc jego bym dał gdzieś tu. Ciebie bym dał tu, żeby poprawić, a ciebie bym dał tu. Start combat. Tu jest troszkę ryzykowne, bo jak tu zostanie... Nie, tu możesz iść. I to jest ten kick. Pushing, bo to nie robię pushback. Bardzo dobrze. Jest jeszcze oszołomiony, więc nic nie zrobi w tym momencie, w tej turze. Czy można go dokończyć? Nie za bardzo. Co ty masz? Impaling Gaze. Target up two cells within range and damage the occupants. Slowing them for one round and applying ice terrain. Jak to działa? Właśnie nie wiem, jak to działa. Frost damage. No nie wiem. Możemy po prostu tu podejść, bo i tak wiele nie zrobimy. Ty masz leczenie, safeguard, channel for fortress. Wydaje mi się, że to nie będzie taka bardzo trudna walka, więc zostań tam z tyłu. A ty też nie podejdziesz nigdzie bliżej. Na tyle, żeby tego zaatakować. No, tego się bałem niestety, no ale... Ło, panie! A, ten był oszołomiony, okej. Okay. To ty w zasadzie możesz jeszcze raz zrobić tego kopniaka, szczerze mówiąc. Nie! Coś nacisnąłem i pominąłem gościa naszego. Chyba. No i spokój jest. A nie pominąłem. Dobrze jest. Zobaczmy, jak ten frost coś tam działa. No to co? Kopniaki z prawej, z lewej. Łatwizna. Weak Ale. Restore 10 morale. Demon's Blood. Nie mam pojęcia, co to jest, ale bierzemy wszystko, co możemy wziąć. O, i co mamy? Misplaced Provisions. Co żeśmy zrobili? Straciliśmy narzędzia, które mieliśmy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się przekopywać przez coś. A tak w ogóle, to tego można by użyć, bo ty masz małe morale. Jeżeli bym ci to użył, to troszkę zawsze można zwiększyć. Żeby nie zapomnieć. O rany, no i teraz pytanie, gdzie? Ciekaw jestem, jakbym dał teraz scout,
To czy będzie na wprost, czy wprost i w prawo? Nie mam pojęcia. O rany, to strzelce, dobrze, dobrze, dobra. O, bardzo dużo ludzi zmęczonych jest. Chcę, żeby rozpalić ognisko na noc. No dobra. Zastanowię się nad tym. Making camp. During longer missions, you can make camp in order to rest your party or various bonuses. Camping does not cost time, czyli nie przesuwaj się to. I resetuje to na zero. No to teraz się nam nie opłaca, to przy 15 się nam opłaca. Niektóre lokacje są bezpieczniejsze niż inne. Powinniśmy wybrać miejsce, które ma mniej punktów wejścia. Ok. Applying various benefits. Dobrze, to już wiem. Are you want to make a camp? Campsite jest 50%. Nie, nie chcę tu kampić. Tu są wejścia z każdej strony prawie. To się nie opłaca. A muszę robić ten camping? Nie muszę chyba. Chyba, że będą spadać jakieś morale naszym czy coś. Idźmy tu. Wow. Dobra. O! Mamy jakieś inne stwory. Te stwory są takie. Co to jest? Anguished. Nie mam pojęcia, co goś robi. Resistances, immunities. Szkoda, że nie da się jakimś otworzyć, jakimś tabem i podglądnąć tego wszystkiego. Czy to też się liczy jako dziura, czy nie? Możemy spróbować. Tylko ty masz jeszcze dwa użycia tego. Liczy się jako dziura. Nie, nie liczy się jako dziura. To był koniec mapy. No dobra, to trudno. Ty nie jesteś w stanie nic tu zrobić z tym gościem. Ten ma raz, dwa, trzy, ma cztery punkty, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. O, właśnie. To może zainspirujmy go, żeby zaatakował kogoś innego. Na przykład I am blue. A, ty możesz Impaling Ace, rank 1. Czy ty masz atak obszarowy? O panie, kurde. Roztopiłeś gościa. Całkowicie. Nie wiedziałem, że to takie jest możliwe. A nie, ty powinieneś być tutaj. Ło panie, ale skoczył tutaj. Co to jest za status? Dead zone. Character silence i uciszony unable to use abilities while occurring this hex. A, czyli on jakby robi, że nie można używać swoich zdolności. Taki jest. Miss. Nie wiem, co ten robi. Nie wiem, co to było takie wziu-wziu. After using free abilities, the Guardian's Holy Conviction showers a random advanced ally with light negative conditions. A, czyli po użyciu trzech zdolności mamy jakieś takie właśnie, promieniujemy jakąś mocą, która zdejmuje negatywne statusy z losowego, pobliskiego sojusznika. Okej, okay, a to co to jest? I nie wiem, czy nie daje w tym momencie damage. Damage shield to jest... To jest ta 90, no, osłona, którą żeśmy sobie tutaj zrobili, rzucili. To dobra, spróbuj tego kopniaka, czy tego, o jesteś, jaki ten ma, kurde, dużo tych. Tu masz ostatnie użycie, to tego bym nie chciał używać. Mógłbym zrobić Fist of Fury, tylko lepiej byłoby stąd go zrobić, ten Fist of Fury. Szczerze mówiąc, możemy się jeszcze przesunąć.
No dużo mu nie narobiłem. Defense 50%. Ok, ty nie możesz użyć tych. Aha, i nie możesz odejść tutaj od tego. No tak mnie załatwiłeś. Ale możesz podejść tutaj, szczerze mówiąc. I stąd już możesz użyć Impaling Ace. Możesz zrobić tak. Co to jest? Slow, flanked. Jak to flanked? Okay. Ten będzie się teraz ruszał, no ale ty tutaj nic nie zrobisz. Co to w ogóle robi? Fire Trap. A weź rzuć tam Fire Trap. Może on w to wejdzie. Nie wszedł. Krwawienie wywołał niestety. Możesz się wyleczyć. Bo to damage shield na siebie i cel. No to ty i tak masz w tym momencie damage shield taki, więc to już jest ok. No nic, no to atakuj gościa. Ale masz status krwawienie. 28. Każda akcja oprócz oczekiwania i guarding, czyli ochrony, to jest guard albo wait, czyli oprócz tych akcji powoduje 28 obrażeń. Bandaż musielibyśmy użyć. A możemy użyć bandaża. This will end your turn. No po to, żeśmy ten bandaż wzięli. Ten 52 zrobił obrażenia. I co tam nam zrobił? Radiance nic nam nie zrobił. Jakby tego kopnąć w tą stronę, on nie mógłby używać też swoich umiejętności, tylko to będzie 3 rundy, to nie wiem jak długo. Można by gościa tutaj wykopać, szczerze mówiąc. Albo użyć po prostu jeszcze raz ten Fist of Fury i tyle. Bo to najwięcej obrażeń zadaje. Dobra, ty możesz użyć Impaling Ace tak samo. Kurde, niewiele tych obrażeń zadajesz. A to... Może tego jesteśmy w stanie załatwić, bo to niewiele obrażeń zadaje, znaczy dużo mniej. Dobra, standardowy atak zrób. No teraz ty możesz, też go nie załatwisz niestety. Więc to krwawienie jeszcze raz podejrzewam będzie niestety na ciebie nałożone. Chyba, że ty przejdziesz tu i zamienisz się, bo no ten też będzie atakował, ale możliwe, że jesteś w stanie tego załatwić. Tak. Albo i nie. A, on dwóch atakuje. No właśnie, tego się obawiałem. Ale nie zadał statusu. A to się, co to się dzieje? Co to się tu dzieje złego? Panie, co ty robisz? Co to oznacza? Znaczy, wiem, że stąd trzeba zmykać, ale nie wiem, co to oznacza. Endy coś tam, channeling, endy coś tam robi. Nie wiem, co to jest. Szkoda, że nie można podejrzeć tego, ale chyba gdzieś widziałem na jakimś gameplayu, że on po prostu chyba wybucha, jak jeżeli zadamy mu więcej obrażeń niż połowę. Tak ktoś mówił coś takiego. No to nie jest jeszcze połowa. A nie mam pojęcia. Dobra, wolę stamtąd odejść, bo chyba mogę. Tak. Niech on sobie wybucha tam sam i nie denerwuje. Miss? No bez heads. Czy tego w końcu załatwimy gościa? Dobra, jest załatwiony. A ty możesz tego załatwić? Nie możesz, ale go przynajmniej ograniczysz w dużym stopniu. 5000 obrażeń naokoło.
Amplify. Okej, czyli te psy robią takie coś. Te goście wybuchają w pewnym momencie. O, bandaż żeśmy odzyskali. Z powrotem. No dobra, trochę nas poharatało, ale żyjemy. Nic się nie stało, chłopaki. Wszystko jest okej. Kurczę, ten dungeon to będzie chyba jakiś super długi. No można by nocleg zrobić, szczerze mówiąc. Żeby sprawdzić, jak to w ogóle wygląda, ale weźmy jeszcze kawałek tu. Jakbym chciał zrobić camp. 30% ryzyko. A spróbujmy tak z ciekawości, co ten camping nam tutaj daje. Zwłaszcza, że no 11, mogłem jeszcze poczekać troszeczkę. Burning Sands. One of campsite, select various przypraw. Aha, że możemy spalać na ognisku różne przyprawy, które dają nam różne leczenie albo bonusy i tak dalej. Mamy ograniczoną liczbę tych wszystkich punktów. Trzeba wybrać, że tak powiem, no, jak najlepiej. Dobra. Zmniejszenie szans, żeby nas tutaj coś zaskoczyło, możemy wydać do 2 ludzi, żeby po prostu stali na straży. Każda z osób jakby o połowę zmniejsza szansę na bycie zaskoczonym. Oczywiście te postacie, które stoją na straży, nie będą uzyskiwać bonusów secondary effect, czyli drugich, nie podstawowych efektów, tylko tych drugich efektów, tych no właśnie tych kadzideł, powiedzmy, nazwijmy to. Okej. Okay. Insane Point 15. Co to w ogóle jest? Restore Vitality. Stamina, Mind. Okej. Okay. Ja bym zrobił Restore Vitality. Primary, Recover HP. Recover HP, Secondary. Okej. Okay. Czyli generalnie nawet tych, których damy na straży, to oni i tak, na przykład ciebie możemy spokojnie dać na straży, bo ciebie nie trzeba leczyć. I ty nie zużyłeś w zasadzie za bardzo tych... Nie, zużyłeś troszkę, no ale powiedzmy, nie jest tak źle. Teraz tak, co to jest? Prime 1, 2, to nie mam pojęcia, co to jest. A, czyli mamy tylko albo możemy dać lockout i tyle możemy tu zrobić. Możemy sobie wybrać, który bonus będziemy, że tak powiem, wykorzystywać. No to ja bym leczenie zrobił. To jest chyba najsensowniejsze. Endcamp. Okej, wszystkich podleczyło. Pięknie. No jesteś. Tu jest końcówka, więc nie będziemy tam szli. Musimy wyjście znaleźć. Co to jest? Taka koronka. Boss fight. Czy my chcemy robić boss fight tutaj? Jesteśmy w dobrym stanie, tylko z tego chyba dalej tu nie ma wyjścia. Więc szczerze mówiąc, a dawać go tu. Jesteśmy blisko wyjścia. Możliwe, że to walka z bossem jest przy końcu. My guest suddenly in front. Widzicie to? Jakaś ojejku. Czarna postać gdzieś się tam otoczona ciemnością, że tak powiem się. Demon! Demon! To nie jest zwykły demon. Atakujemy gościa. Demona! Sklepać mu maskę! Co to za dziady? Spectral Soul Piercer. T
Temptress. Szkoda, że nie można podejrzeć tych zdolności, jakie oni mają, bo to by było przydatne z punktu widzenia strategicznego. Spróbujmy najpierw ich tutaj jakoś... jakby zrobić tak. Kto jest pierwszy? Ty jesteś pierwszy. Następny jest ten. Movement 3. On wiele chyba nie zrobi, chyba że ma jakieś czary albo coś. To nie mam pojęcia. Później jest ty. Nie no, ty idź tu. Ty masz... Bo już nie mogę sobie jeszcze zapamiętać. Te zamrażanie i tym podobne. Więc spróbujemy zaatakować tego. Ty masz leczenie, to idziesz tu, a ty idziesz tu. Dobra. Runda pierwsza. I w mordę mu. Dobra, ten nic nie robi. 50% damage, okej. Okay. Ty masz właśnie te... A, nie odtworzyło ci tego. A, bo żeśmy leczenie wybrali. Jak to możemy zrobić teraz? Ja bym to użył. Nie tak. Tylko spróbuj podejść trochę bliżej. Wtedy będziesz miał tych dwóch. To też ich spowalniamy, więc to też jest na naszą korzyść. Ty masz leczenie. Ja bym ten guard wrzucił, tak? A ciebie bym zrobił tak, ponieważ tak, następny będzie ten i później ten. Najlepiej by to przebicie było zrobić. Ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Nie mogę się tu zamienić? Mogę przecież, bez przesady. Prawie go zabijesz. Blazing Lance. Burn. Nie zabijesz go. Fire Trap. Może zginie z tego. A, oni się tak przenoszą. A, takie skoki robią. 68, no właśnie, tego niestety, znaczy na szczęście go spaliło. Pudle. Dobra, jakie są kolejności? Nie wiem, co ten Temptress robi, więc trudno mi powiedzieć, jak tu powinienem zagrać. Czy jak przejdę przez to, to się prawdopodobnie podpalę, więc to nie jest dobrze. Osłoń naszego Majka, bo ty masz i tak więcej punktów AP. Zobaczymy, do czego zdolny jest ten Miss. A, to jest zasięgowy atak, ok. Teraz ty. No nie wiem, jakbym zamienił się. Tego nie możemy zrobić. Możemy zwykły atak po prostu wykonać. A ty możesz się zamienić teraz z powrotem i zrobić ten atak. Co załatwi jednego. Okej. Okay. Aleś sobie wszedł, kurde. Ojej! Jakie włosy im się ze strachu podniosły. Strach. Feel cold. They are unable to act and will often run away on their turn. Okej, okay, czyli wystraszył, czyli... I am blue i Darf się wystraszyli. Ale mamy damage shield, więc nie jest tak źle. Dobra, teraz tak, kto następny? Ty możesz chyba tego załatwić w sumie. Albo i nie. To wiesz co, ty załatw tego porządnie. 65, ty miałeś ochronę. Haha, mam cię gdzieś. Ta ochrona jest całkiem niezła. Dobra, coś ty możesz zrobić.
Nie za bardzo. Stań się tu. Ty dalej jesteś przestraszony? Dalej jesteś przestraszony. Kurka, blaszka, no. A możesz zrobić Fist of Fury? Nie. Teoretycznie możesz. Tylko to jest ostatni atak. Ja bym tego nie robił. Ała, alem dostał. Ty na razie nic nie rób. A ty zrób tak. Tak. I będzie oflankowana. Bardzo dobrze. A co to się tutaj koluje? Corruption. Morale damage. Morale damage. Ja ci dam morale damage. Haha, pięknie. Co mamy? Kurtkę. Level up. Może level up to na razie nie. I am blue. A mamy jeden tylko. Insight. Critical chance power. Ja bym szedł tak powiedzmy na razie. Impaling Ace. Target up to cells with range and damage the occupants, slowing them for one turn. To się jeszcze nam nie przydało, ten Frost Burst, ale to się nam przydało. Slow duration plus 1, damage plus 25, charge plus 1. Dobra. Confirm. Co tu mamy? Cloth Vest. Move speed. Scroll of Retribution. No dobrze. No, widzimy jakieś światełko w tunelu. Właśnie, nigdy jakby szare niebo nie spowodowało takiej ulgi u mnie. Head out. Still lots of guards. Ground to cover. Exit. Just a moment stay. Nie no, wychodzimy stąd. Area cleared. Bardzo dobrze. I am blue też jest drugiego poziomu. Super. 78% żeśmy wyeksplorowali. Wystarczy. Refund, load found, bardzo dobrze, gear breakdown, 78, a na razie spoko. Będzie trzeba pewnie pamiętać o naprawianiu tego wszystkiego. Wychnęliśmy z tych wszystkich jaskiń. Paru uchodźców jakby z obawą podeszło do nas z podziękowaniami takimi no, marnymi trochę, ale okej. Okay. Dobra, dobrze żeśmy zrobili, mimo wszelkich przeciwności. Andilon jest kilka dni drogi, ale już nie spodziewam się, znaczy najgorsze za nami. No, zgarnijmy nagrodę i już. 13 dni. Pewnie nas coś jeszcze napadnie po drodze. Ojejku, dalekie grzmoty. Grzmot galopujących koni. Wypełnił powietrze. Grupa jeźdźców nadeszła od przodu do nas. A, tak niosąca sztandar wangardów. A, tu jesteście. Spodziewałem się najgorszego, ale na szczęście, że tak powiem. Co z moimi ludźmi? A skąd ja mam wiedzieć? Byliśmy overwhelmed by demons. Twoi ludzie są nieżywi, obawiam się. Ale nie możemy być tego pewni. Albo możemy odpowiedzieć, że jego ludzie, że tak powiem, walczyli dzielnie i kupili nam czas, żeby zdążyć odejść. Okej, okay, 5 żeśmy zyskali punktów, renown. Bardzo dobrze. Dobra, będziemy wam towarzyszyć do Andilon i tam będzie wypłata, tak, 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 wszystko fajnie, okej, okay. Kontynuujemy. Dobra, do Andilon, jedziemy, kurde, 9 dni jeszcze zostało.
Co tu są za statusy? Increasing number of local wildlife have moved in closer. A, czyli dzikie zwierzęta. Dlatego jest drożej. Demony były widziane w okolicy. Plus 5 sell price, plus 5 sell price, plus 5 sell price. Czyli krótko mówiąc, wszystko jest droższe. Niestety w miasteczku. Okej, okay, to jest co to jest? Collect reward. Tak, ale to może sobie zostawimy już na następny odcinek, bo już mamy 40 minut. Dziękuję za obejrzenie kolejnego i myślę, zapraszam do następnych. Funds Running Low. No, ja wiem, że Running Low, ale mamy, zaraz odebierzemy jakąś nagrodę, więc powinno się to wyrównać, mam nadzieję. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.